Zobaczcie, jak obklejone szyldami, neonami, reklamami, logami różnych firm są w budynki. To jest też jedna z tych rzeczy, z które mogą kojarzyć się z Azją. Trochę przytłaczające, ale na swój sposób robi wrażenie. Szczególnie, gdy jest się tu pierwszy raz. A jak ja w 2014 roku praktycznie non-stop latałem tutaj z safar. Byle czego nie widziałem, robiłem zdjęcie. Aż mi mówiła, że ją zawstydzę trochę. Że byle kamień na drodze, zobaczę i robię zdjęcie. Ale hej, pierwszy raz. Zdecydowanie interesujące przeżycie. To jest jakiś zwykły przystanek autobusowy, który właśnie z Songnam Station jedzie do Sopung, czyli do tego terminala, który mijaliśmy poprzednio. Tam za nami jest po lewej stronie teraz. Tam widzę niedaleko jest Idea Coffee, czyli ta sieciówka a la Starbucks w Korei, której kawę widzieliśmy wczoraj w jednym z tych małych sklepików w Incheon. Może właśnie tam się udam, ale to za chwilę. Tutaj ten napis Byzantium. To nie jest jakieś centrum handlowe właśnie, tylko nazwa jakiegoś apartamentowca. Nazwę widzimy też tutaj na samej górze tego budynku po prawej stronie. I tak jak pokazywałem wcześniej, przechodząc obok tego starego apartamentowca, gdzie właśnie nazwa tego kompleksu była wyryta na kamieniu, często tego typu budownictwo ma swoją własną nazwę. Także adresując na przykład paczkę do kogoś w Korei, często właśnie można zamieścić nazwę tego budynku obok adresu, tak żeby było jeszcze go łatwiej znaleźć dostawcy. Są tam jakieś lokale użytkowe też w środku, ale jest to głównie apartamentowiec. Tego typu przyciski przy przejściach dla pieszych, czasami obcokrajowców przyjeżdżających do Korei po raz pierwszy. To nie jest tak jak u nas w Europie, że naciskamy, jeśli chcemy przejść. Jeśli dobrze pamiętam, to bardziej służy temu, że jeśli potrzebujesz pomocy z przejściem przez ulicę, wtedy naciskasz taki przycisk. A tak to normalnie czekasz, aż światło zmieni się na zielone i przechodzisz. Także jesteśmy teraz w dzielnicy Sangdong, w której właśnie często mieszkałem. Tutaj trzeba uważać, bo tak jak mówiłem, tam gdzie jest wiele knajp, tam jest wiele skuterów i wszystko w Korei musi być pali pali, czyli wszystko bardzo szybko, dostawa bardzo szybko, jedzenie dostajesz ciepłe, no ale przez to i ludzie pracują trochę intensywnie, że tak powiem, eufemistycznie. No i też ci dostawcy potrafią jeździć dosyć ekstremalnie po tych wszystkich uliczkach i chodnikach. No, także dzielnica ogólnie jest, może tego nie widać, ale ona jest nieco bardziej nowoczesna niż wiele innych dzielnic w Sangdong, łącznie z Songne. Przepraszam, Puchon, łącznie z Songne. Co jest ewidentnie widoczne w stacji metra, która jest jednym z najnowszych w całej tej metropolii, tutaj łącznie z Seulem i Incheon. Oczywiście na zewnątrz to wszystko jest takie stare budownictwo, wszystko oklejone tymi szyldami i to bardzo wygląda staro, ale ogólnie infrastruktura tej dzielnicy jest zdecydowanie bardziej rozwinięta niż wiele innych miejsc w tej miejscowości. Wejście do metra jest tam za nami, minęliśmy, później możemy iść i zobaczyć. O, mniej więcej gdzieś tam. Nie pokazuję fakera, tak to trochę wyglądało, wiem. O, tutaj mają super kamjatang. Bardzo dobre danie. Kamja, czyli ziemniak, tang, czyli zupa, można by powiedzieć. Ale jest to nieco bardziej złożone niż tu tłumaczę. Tutaj wbiegłem gościowi przed koła, ale tutaj nie ma światła dla pieszych i za supę mnie nie widział. Skorzystałem po prostu z okazji, że babka z dziećmi przechodziła. No, gdzieś tu heli lata. Nie wiem, czy będzie widać. Helikopter. Ja ogólnie takie rzeczy ekscytują. Helikopter przelatuje, naprawdę gęba mi się cieszy. Zawsze lubię wszystko, co jest związane z lotnictwem cywilnym czy wojskowym. Że od helikopterów po samoloty, małe samoloty pasażerskie, aż po te wielkie Dreamlinery itp. Te ostatnie już trochę mniej. A jest jeden z hoteli. Hotel Koryo. Koryo może kojarzyć się z Koreą. To dlatego, że nazwa Korea właśnie pochodzi od... Nie wiem, czy to można nazwać epoką. Później to zweryfikuję. Teraz jedyne słowo, jakie przychodzi mi na język, to właśnie epoka. Epoka Koryo. Nie pamiętam dokładnie, jakie to były lata, który wiek. No ale właśnie nazwa Korea pochodzi od Koryo. Po koreańsku Korea tak naprawdę nazywa się Taehanmingup, w skrócie Hanguk, czyli jakby kraj ludzi Han.
coś takiego. Tam jest jeszcze jeden wielki hotel, który nic nikomu pewnie nie mówi, ale to jest po prostu jeden z tych landmarków, który mijałem na co dzień mieszkając w Puchon. Jest tam fajna kawiarenka, taka malutka. To jest chyba też jakiś chain, zdecydowanie mniejszy. Obsługa mnie tam dosyć dobrze znała, bywałem tam niemal codziennie, jeśli nie codziennie. Właśnie dlatego, że mieszkałem w tym jednym z takich apartamentowców w malutkim mieszkaniu, jak wcześniej próbowałem wspomnieć, gdy mięso do mnie zadzwoniła. I było ono tak małe, wielkości pudełka na buty, dosłownie, że miałem tam pojedyncze łóżko, z którego nogi mi wystawały. Była oczywiście zima, więc musiałem dodatkowo owijać je kocem i dodatkowo rozkładałem taki grzejniczek elektryczny. Nie było tam żadnego biurka, znaczy niby było, ale takie bardziej opierało się na lodówce i jakichś tam szafkach, więc nie było nawet miejsca, żeby schować tam nogi. Zapomnieć można o jakimkolwiek krześle i tak dalej. Ledwo tam rozkładałem wieszak na ubranie, żeby je wysuszyć, a jeszcze pralka była. Dlatego właśnie, jeśli chciałem pracować, to zabierałem swojego laptopa codziennie. Szedłem rano po śniadaniu prosto do kawiarni, tutaj do tej Chuck & Copy. Zaraz może ją zobaczymy. Rozkładałem tam laptop, bo obsługa bardzo dobrze mnie znała. Często serwowali mi darmowe jakieś przekąski, żarcie, nie wspominając już o dolewkach kawy itp. itd. Znali mnie tam też inni bywalcy, stali bywalcy. Na przykład jedna babka, która przychodziła zawsze z psem, idąc w drodze na spacer z kundlem. Czasami z piekarni przynosiła mi gorące ciasteczka, także bardzo miło z jej strony. Także jeśli chodzi o pracę właśnie w takich warunkach, może nie są to idealne warunki, ale z pewnością da się i można naprawdę przyjemnie spędzić czas pracując na laptopie gdzieś w kawiarni. Można się zabunkrować plecami do ściany, tak żeby nikt ci się nie gapił w ekran. Jest kawa, są przekąski. Internet w Korei ogólnie też jest bardzo szybki. Nie wiem, czy jest, nadal jest najszybszy na świecie, czy nie, ale swego czasu na pewno był. Także jest on naprawdę bardzo ogólnodostępny i w wielu miejscach darmowy. Bardzo łatwo internet w Korei. Często nie trzeba prosić się nawet o hasło. Co czasami też niesie ze sobą pewne konsekwencje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, gdy wszyscy bez hasła podłączają się do tego samego internetu. Dlatego ja zwykle, z reguły, zawsze zawsze łączę się przez VPN. Także jak jakiś dostawca VPN chce mnie sponsorować na tym vlogu, no to proszę bardzo. Znowu cała sterta śmieci. No niestety, ale na plus, że te śmieci zabierają dosyć często, więc one nie powinny tutaj zalegać. No kurde, no widzę, że ta kawiarenka niestety się zwinęła. W jej miejsce powstało jakieś Mary Coffee and Wine, które też nie wygląda na za bardzo żywe. Nie no, chyba funkcjonuje, po prostu pewnie dzisiaj jest zamknięte. Także tu było Chuck & Copy. Pozdrawiam bardzo serdecznie właścicieli i obsługę. Naprawdę umilili mi mój pobyt w Korei w 2017 roku, gdy przychodziłem tu niemal codziennie. Dobra, czas skończyć pieprzyć o głupotach, znaleźć kawiarnię, może tą IDE albo jakąś inną po drodze i wbiję tam, ogrzać się trochę, ogarnąć filtry, które kupiłem do tej kamerki i zobaczymy co dalej. Pamiętam, że też był kiedyś sklep, dosyć taki większy, market. Taka trochę większa żabka, powiedzmy. Właśnie chciałem zobaczyć, jak teraz to wygląda. Tak jak właśnie ten samochód tam wjeżdża, to był parking należący do tego budynku, w którym mieszkałem. A nie, sorry, to był ten kolejny. I tutaj też będzie wejście, teraz pamiętam. Także to było moje pierwsze lokum w Korei ever. Tutaj jest parking podziemny, tutaj jest knajpa, a zaraz obok jest wejście do budynku. Tam, gdzie jest właśnie napisane Hangsan Town. To jest nazwa budynku. Ja pierdzielę. Tutaj schodami można było iść do góry, albo windą tutaj, po lewej lub po prawej stronie. Nie pamiętam, na którym piętrze mieszkałem, ale z pewnością to było tutaj. Wygląda to trochę sketchy. Bardzo stary budynek. Pamiętam, że było trochę ciekawe dla mnie przeżycie mieszkać tutaj. Jednym z lokali nade mną był jakiś kościół, także tutaj w niedzielę rano słyszałem, obudziły mnie organy i ludzie śpiewający jakieś hymny czy pieśni, a wieczorem w innym z tych lokali był jakiś klub nocny, także dwa różne światy, a pomiędzy nimi ja. Wiem, że nikomu to nikt nie mówi, ale kiedyś to był naprawdę pyszny kurczak. Bardzo lubiliśmy przychodzić tutaj z Minson, smażony kurczak. Nigdy w życiu nie porównałbym kurczaka smażonego w Korei do KFC, to jest zupełnie coś innego. Zupełnie inne doświadczenie i KFC to naprawdę przy tym to jest taki fast food. Koreański smażony kurczak jest kuźwa najlepszy.
i stanę za tym murem. Że ogólnie bardzo, bardzo chciałem się tu przejść, zobaczyć. Wygląda ona bardzo podobnie, tak jak pamiętam. Knajpa na knajpie, szyldy pewnie się trochę pozmieniały, ale ogólnie ta dzielnica jest tym, czym zawsze była. Nadal to jest pełen old school. Wrócimy tu na pewno wieczorem. Tu czy gdzie indziej. Jeśli chodzi o parkowanie w Korei, no to wiadomo, jest to kraj zdecydowanie mniejszy niż Polska, z większym zaludnieniem, więc budynek na budynku to jest standard i ogólnie brak miejsc parkingowych na ulicy, nie? Także oni tu trochę na dziko parkują, ale na plus jest to, że sytuacja ta wymusiła na Korei to, by praktycznie każdy budynek miał wielopoziomowy parking wbudowany. Także jeśli chodzi o parking, to z reguły nie ma raczej problemu, jeśli chodzi o znalezienie miejsca, żeby zaparkować gdzieś przy knajpie, powiedzmy, do której jedziemy, czy do lokalu mieszkalnego, który odwiedzamy, czy w którym mieszkamy. Też w Korei jest tak, że nie wiem, czy to jest zawsze, ale na pewno jest to częstszą regułą, że kupując mieszkanie w Korei, kupujesz je od razu z miejscem parkingowym. Także u nas jest trochę inaczej, bo to miejsce trzeba często wykupić. Czasami tych miejsc brakuje. Czasami deweloperzy wstawiają platformy parkingowe wielopoziomowe, które mają odhaczyć jakiś tam box na liście, jeśli chodzi o zapewnienie ilości miejsc parkingowych co do ilości mieszkań w budynku. To się nie zawsze w praktyce pokrywa, skoro tylko połowa tych mieszkań ma miejsce parkingowe dostępne. Ale jest jak jest. Także wszędzie są plusy i minusy wszystkiego. Tutaj widzę, że ludzie z kawiarni na zewnątrz patrzą na mnie, jak gadam do siebie do kamery. Ale zaczynam się do tego przyzwyczajać. Nie wiem, gdzie iść. Idę chyba tą stronę. A tutaj mamy knajpę, która nazywa się Kobongmin Kimbap, w której byłem wiele, wiele razy. Też mieszkając właśnie w tej okolicy, bardzo lubiłem tu chodzić. Ja ogólnie bardzo lubiłem chodzić do tych samych lokali często, dlatego że obsługa mnie rozpoznawała i traktowali mnie naprawdę bardzo dobrze. Znaczy, bez względu na to, czy przychodziłem tam raz, czy wiele razy, obsługa traktowała mnie raczej dobrze. Jeśli chodzi o właśnie serwis w Korei, to jest on na bardzo wysokim poziomie. Może nie aż tak wysokim jak w Japonii na przykład, tak jak sobie możecie wyobrazić, ale jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż na zachodzie ogólnie. Traktowanie klienta jest naprawdę na 10 na 10 uważam. Jeśli w Japonii to miało być 11 na 10, to tu jest zdecydowanie 10 na 10. Także przychodziłem tam wiele razy. To jest taka mini knajpa, praktycznie z wszystkim, jeśli chodzi o tradycyjną kuchnię koreańską. Była ona dosyć dobra, dosyć duży wybór. Z uwagi na to, że przychodziłem tam często, zagadywali do mnie chętniej. Tak jak Koreańczycy potrafią być nieco bardziej powściągliwi, jeśli chodzi o rozmowę z obcokrajowcami, to jeśli pojawisz się kilka razy, no to jednak ta ciekawość ich zżera i chcą dowiedzieć się nieco więcej o tobie i skąd pochodzisz i dlaczego jesteś w Korei, co ci się w Korei podoba, jakie potrawy lubisz. To też mogą sami wywnioskować z tego, co ci serwują. Można też się załapać na jakieś bonusy. Jak to Koreańczycy mówią, sobisy, czyli serwis, co oznacza w tym kontekście właśnie gratisy, które otrzymacie z uwagi na właśnie na to, że często przychodzicie do knajpy. Często dostawałem jakieś właśnie, tak jak w kawiarni, darmowe dolewki czegoś, jakieś, nie wiem, jak zamawiasz na przykład dwa kimbapy, czyli takie zawijaki ryżowe w wodorostach a la sushi. To też pamiętam, że jednego dostałem gratis, jakieś zniżki cenowe i tak dalej. Oczywiście to nie jest zagwarantowane, ale zdarza się bardzo często. No, Koreańczycy jednak wiedzą, co to jest customer retention, czyli nie chodzi jedynie o pozyskanie klienta, a raczej o utrzymanie go, tak żeby wracał chętniej i tak, żeby ci było przyjemnie spędzić ten czas w ich knajpie. Tutaj po drodze dostałem kolejnego kopniaka z półobrotu od nostalgii z pozdrowieniami od Fomein, czyli wietnamskiej knajpy tutaj w Sangdong, gdzie byłem co prawda tylko raz, ale utkwiło mi w pamięci, bo dobrze wspominam ją od 2014 roku. Naprawdę okej jedzenie. Ogólnie jest trochę lipa, bo motocykl mnie zagłusza, ale nie to chciałem powiedzieć. Ogólnie jest lipa dlatego, że mimo że w święta zwykle sporo rzeczy jest otwartych w Korei, to jednak
Widzę, że kawiarnie na zewnątrz, poza centrami handlowymi, są wszystkie raczej pozamykane dzisiaj. Tak jak widzieliśmy wtedy z tym Mary Coffee coś tam. Tak samo Idia, którą mijaliśmy, widziałem, że ona też jest pusta w środku. No nic, to wracamy w takim razie do Hyundai Park Quadrant albo Uplexa. Tam z pewnością będę mógł usiąść na chwilę i coś sobie wypić. Panowie, bardzo grzecznie mówią, wypindalać z ulicy, jadą samochody. Wracam do galerii Hyundai, by spotkać się z Minson, po czym zwijamy się z powrotem do domu jej rodziców. A kolejnego dnia czeka nas podróż pociągiem do miasta Pyeongtaek, gdzie nigdy w życiu nie byłem, tym bardziej nie spodziewałem się, że będę tam nawet przez chwilę mieszkał. No ale o tym następnym razem, także dzięki za obejrzenie i myślę, że widzimy się ponownie za około tydzień. Na razie.